Jerzy Nowak twierdzi, że jego gotowość aktorska jest ograniczona, to znaczy jego reszta tworzy się po prostu dopiero w czasie prób. Dlatego odmówił mi na przykład zagrania w studio jeszcze ponownie, prawda, Buntu na Kane. Czy ta cecha też pasuje panu do aktorstwa Nowaka? Tak, ja myślę, że jest to aktor, który może właśnie podoba się dzięki temu, że nie używa rutyny. Nie jest to aktor, który by budował postać zewnętrznymi środkami, lecz właśnie dojrzewa i to się wyczuwa, że jego role są bardzo głęboko osadzone w jego świadomości, w jego psychice. Dzięki temu może wywierają tak wielkie wrażenie, a ponieważ to wszystko rysuje się szczególnie na twarzy, techniczna doskonałość środków wyrazu, jeśli chodzi o ruch, o ciało, to co właśnie może aktor zrobić w każdej chwili przed kamerą czy na scenie, nie odgrywa od niego tak wielkiej roli. On musi wewnętrznie dojrzeć, a to wymaga czasu. I dlatego myślę, że on ma rację, jeżeli nie chciał tutaj pokazywać widzom telewizyjnym jakichś próbek swojego aktorstwa, które by nie miały wewnętrznego pokrycia. No mnie się wydaje, że to nie jest ani wada, ani zaleta. Że po prostu aktorzy dzielą się, tak jak aktorzy się dzielą, jak można by powiedzieć, na introwertyków i ekstrawertyków, na tych, którzy są bardziej zamknięci w sobie i na tych, którzy się łatwo otwierają, to mnie się wydaje, że tak samo aktorzy się dzielą na tych, którzy łatwo od razu wchodzą w jakąś rolę, od razu właściwie mogą proponować to, co będzie już, to się mówi nieładnie, zafiksowane na premierze. I na takich, którzy bardzo wolno, z małych cegiełek, jakoś tak powoli, drobnymi fragmentami budują rolę. Typ aktorstwa Nowaka rzeczywiście, jak powiadam, ja znam go tylko już z dzieł gotowych, wskazuje na to, że on raczej jest typem aktora, który powoli dochodzi do tego ostatecznego kształtu dzieła, jakim jest rola sceniczna. Upłynęło sporo lat między przedstawieniem teatralnym a inscenizacją telewizyjną tej sztuki. I mnie się wydaje, że sztuka Jerzego Nowaka dojrzała w tym czasie. No, to jest sprawa jakby wewnętrzna, a jest także sprawa zewnętrzna. Mianowicie wydaje mi się, że telewizja pokazuje lepiej twarz aktora, ponieważ Jerzy Nowak jest artystą.